Hiszpania w XVI wieku pod panowaniem Habsburgów była bezsprzecznie najpotężniejszym państwem w Europie. Dominacja w Europie, jak i ogromne zdobycze terytorialne dzięki wielkim odkryciom geograficznym zapewniły ten statut Hiszpanii. Dzięki amerykańskim posiadłościom do Hiszpanii płynęły ogromne ilości złota i srebra na skalę do tej pory nieznaną w Europie. Jednak mimo takiego nadmiaru bogactw władcy Hiszpanii doprowadzili ten kraj w przeciągu XVI i XVII stulecia do aż 9 bankructw. A jak to się stało, że tak bogate państwo tyle razy bankrutowało, to o tym opowiem w dzisiejszym odcinku z cyklu Andrzej Włusek – Historia poza horyzont. Andrzej Włusek – Historia poza horyzont. Z racji tego, że Hiszpania podjęła wyzwanie w wyścigu wielkich odkryć geograficznych, stała się ona beneficjentem ogromnych nabytków terytorialnych w Nowym Świecie, czyli Ameryce. Odkryte tam ogromne złoża srebra i złota spowodowały, że strumień tych kruszców zaczął płynąć do Europy, a dzięki nim Hiszpania stała się jednym z najbogatszych i najpotężniejszych państw ówczesnej Europy. Napływ złota i srebra spowodował też, że finanse tego państwa całkowicie uzależniły się od ich dopływu z Ameryki. Hiszpańskie peso wręcz stało się walutą międzynarodową. Taki obrót spraw spowodował też, że sama gospodarka Hiszpanii była bardzo słabo rozwinięta, co w przyszłości odbiło się czkawką. Taka ilość kruszców spowodowała, że Hiszpania była nakierowana jedynie na import, a zalew złota powodował wzrost cen, zwany niekiedy mianem rewolucji cen. Ostatecznie to zjawisko było główną przyczyną upadku hiszpańskiej gospodarki, która, będąc zorientowana jedynie na import, nie potrafiła stworzyć silnej gospodarki wewnętrznej, przez co nie mogła konkurować z zagranicznymi producentami. Zwiększenie podaży kruszców musiało prowadzić do spadku wartości pieniądza i oczywiście wzrostu cen. Proces ten trochę inaczej wyglądał w relacji do złota, inaczej do srebra. Na przykład ceny zboża, które w XVI wieku gwałtownie wzrosły, powodując przestawienie gospodarki Europy Wschodniej na eksport rolny, w następnym stuleciu załamały się. W relacji do złota zjawisko to ujawniło się już na przełomie XVI i XVII wieku, natomiast w relacji do srebra pół wieku później. Oczywiście taki dopływ bogactw pozwalał władcom snuć i zarazem realizować wizję mocarstwowej polityki w Europie. Hiszpania w XVI aż do połowy XVII wieku nadawała ton polityce europejskiej, tocząc w tym czasie liczne wojny. Wojny te oczywiście były bardzo kosztowne i powodując tym samym zależność Hiszpanii od przywożonego z Nowego Świata złota i srebra. Główną siłą dostaw była Srebrna Flota, która na swoich galeonach przywoziła ogromne ilości kruszcu. Taki obrót spraw oczywiście spowodował, że inne rosnące potęgi morskie, czyli Anglia, Holandia i Francja, coraz łakomiej spoglądały na te transporty i próbowały sił w zbrojnym przejęciu tych skarbów na morzu. Habsburgowie władający Hiszpanią na poczet prowadzonych wojen zaciągali ogromne kredyty, które czasami przekraczały ich możliwości finansowe, przez co Hiszpania musiała ogłaszać częściową niewypłacalność. W pierwszej połowie XVI wieku władcy hiszpańscy swoją płynność finansową zawdzięczali Fuggerom oraz Genuańczykom, którzy w 1528 roku porzucili dawną politykę profrancuską i związali się z Habsburgami. Dominująca pozycja Fuggerów przesądziła jednak o tym, że całej epoce nadano ich imię. Warto w tym miejscu wspomnieć, kim byli Fuggerowie. Rodzina pochodziła z Augsburga, która dzięki Jakubowi II Fuggerowi zajęła się obrotem pieniędzmi. Sieć ich kantorów znajdowała się w wielu państwach Europy, które to świadczyły swoje bankierskie usługi ówczesnym władcom, a nawet papieżom. O ich ważnej roli świadczą dwie daty: 1509 i 1519 rok. W latach tych, dzięki ich pieniądzom, Habsburgowie mogli sięgnąć po koronę Świętego Cesarstwa Rzymskiego narodu niemieckiego. Fuggerowie zajmowali się również wydobyciem miedzi na Węgrzech i srebra na Śląsku. W 1519 507 roku Jakub nabył od cesarza Maksymiliana hrabstwo Kirchberg i Weisserhorn, co oznaczało wejście w krąg arystokracji ziemskiej. Dbając o swój majątek, Jakub prowadził zasadę, że córki dostają tylko posag w pieniądzach, a nie udział firmy, co miało w przyszłości zabezpieczyć przedsięwzięcie rodzinne przed wrogim przejęciem. Dziedziczyli tylko mężczyźni. Apogeum firma osiągnęła za czasów Antoniego, który bardzo roztropnie prowadził przedsięwzięcie. Fuggerowie udzielali kredyty tylko pod realny zastaw w postaci przywileju lub konkretnego nabytku. Antoni, zdając sobie sprawę, jak niepewnym parał się zawodem, zabezpieczył przyszłość swojej rodziny poprzez zakup licznych majątków ziemskich. Pozwoliło to po dwóch bankructwach Hiszpanii wycofać się z interesu i zająć się majątkiem ziemskim. W 1803 roku Fuggerowie uzyskali tytuł książąt Rzeszy. Wracając zatem do tematu, pierwsze bankructwo Hiszpanii przyszło w 1557 roku i było one związane z końcem wojen włoskich. Co prawda jeszcze wojna z Francją trwała do 1559 roku, ale ciągnący się z przerwami od 1494 roku konflikt dał się we znaki. W tym czasie już widzimy mocne zmiany gospodarcze na ówczesnej mapie Europy. Jako że morza były bardzo niebezpieczne, Hiszpania, aby dotrzeć do swoich posiadłości w Niderlandach, musiała umocnić drogę zaczynającą się w Genui i biegnącą przez Rzeszę aż do Niderlandów. Fuggerowie zostali mocno osłabieni tym bankructwem, a na znaczeniu zyskali Genuańczycy. Tymczasem w Niderlandach gospodarczą pałeczkę pierwszeństwa od Brugi przejęła Antwerpia. Leżąca u ujścia Skaldy stała się wielkim portem handlowym, stając się pośrednikiem w handlu między obszarem atlantyckim i bałtyckim. Już w 1531 roku powstała tam giełda, na której handlowano tak zwanymi listami podskarbińskimi, czyli zobowiązaniami podskarbich zaciąganymi na rachunek ich rządów. Listy te były czymś na miarę dzisiejszych obligacji rządowych, a ich ceny kształtowały się na giełdzie na zasadzie popytu oraz podaży. To na doświadczeniach tej giełdy w 1571 roku w Londynie została założona i działająca do dzisiaj londyńska giełda. Po podpisaniu pokoju między Hiszpanią i Francją w 1559 roku gospodarka na pograniczu francusko-habsburskim zaczęła rozkwitać. We Francji centrum finansowym stał się Lyon, gdzie od 1549 roku zaczęła działać giełda. Po drugiej stronie granicy, Besançon, rozwijał się natomiast targi pieniężne. Targi te były zakładane z inicjatywy Genuańczyków, którzy zostali wygnani z Francji i Sabaudii. Ich umiejscowienie nie było przypadkowe. Bliskość Lyonu pozwalała kilka razy w roku przybyć tutaj francuskim bankierom i dokonać tzw. czyszczenia, czyli skreślania w księgach wzajemnych powinności i zostawieniu niewielkich sald. W 1568 roku w Niderlandach wybuchło antyhiszpańskie powstanie, które później przyjmie nazwę Wojny Osiemdziesięcioletniej, czyli wojny o wyzwolenie Holandii spod hiszpańskiego panowania. Bogacący się przedsiębiorczy Genuańczycy wzbudzali zawiść w rozleniwionych hiszpańskich elitach, powodując tym samym, że w 1575 roku Cortezy, czyli parlament hiszpański, podjął decyzję o unieważnieniu długów u Genuańczyków. Ci natomiast nie pozostali bierni i mimo podkopywania ich pozycji przez zazdrosnych Fuggerów postanowili działać. Natychmiast wstrzymali wypłaty żołdu dla wojsk hiszpańskich w Niderlandach, co spowodowało, iż nieopłacona armia splądrowała w 1576 roku Antwerpię. Ruchy Hiszpanów mające uderzyć w pozycję Genuańczyków spowodowały drugie bankructwo ich państwa. Taki obrót spraw spowodował, że w 1577 roku król Hiszpanii Filip II zawarł ugodę z Genuańczykami. Skutkiem bankructwa był upadek potęgi bankowej Fuggerów i załamanie się Antwerpii jako głównego ośrodka finansowo-handlowego, którego rolę przejął Amsterdam. I tutaj właśnie Po tym drugim bankructwie Fuggerowie całkowicie wycofali się z biznesu. Cios był tym bardziej bolesny, gdyż Amsterdam wymknął się z rąk Hiszpanów i stał się głównym ośrodkiem zbuntowanej Holandii, która czerpała ogromne zyski z handlu przechodzącego przez to miasto. Dodatkowym skutkiem bankructwa było przeniesienie targów pieniężnych z Besançon do Piacenzy, co pociągnęło za sobą upadek Lyonu jako centrum finansowego Francji. W samej Hiszpanii bankructwo spowodowało, iż upadł przemysł włókienniczy oraz targi w Medina del Campo i Burgos. Taki obrót spraw uwidocznił zapaść wewnętrzną Hiszpanii, gdzie już tylko rozwijał się stołeczny Madryt i obsługująca Atlantyk Sewilla. Trzecie bankructwo nadeszło w 1596 roku i było związane z interwencją hiszpańską we francuską wojnę religijną w latach 1595–1598. Natomiast czwarte bankructwo z 1607 roku było spowodowane przez króla Filipa III, a bardziej przez fatalną politykę jego faworyta, księcia Lermy, nazywanego największym złodziejem Hiszpanii. I tak jak podczas drugiego bankructwa, tym razem rozbiło się o nieopłacone wojsko walczące na frontach wojny osiemdziesięcioletniej w Niderlandach. Bunt zmusił Filipa III do zawarcia w 1609 roku 12-letniego rozejmu, przyczyniając się do porażki i utraty na stałe przez Hiszpanię północnej części Niderlandów. W samej Hiszpanii władze popełniły kolejny błąd, gdyż aby odwrócić uwagę od tej porażki, skierowały swoje działanie przeciw Moryskom, czyli ochrzczonych Arabów, wypędzając ich w 1610 roku, pozbywając się tym samym kolejnej bardzo ważnej, wykwalifikowanej grupy, której brak przyczynił się w przyszłości do upadku Hiszpanii. W XVII wieku przywóz srebra zaczął maleć. Władze państwa, aby pokryć wierzytelności, wypuściły coś na kształt obligacji zwanych huros. Coraz bardziej rozrastające się wydatki państwa w XVII i XVIII wieku spowodowały, że czas ten był okresem wzrostu pożyczek państwowych oraz papierów wartościowych. Początek wojny trzydziestoletniej z lat 1618–1623 charakteryzował się falami spekulacji monetarnych związanych z ciągłym psuciem pieniądza przez władców, aby mogli w ten sposób sfinansować rosnące wydatki związane z prowadzeniem dopiero co zaczynającej się wojny. Kryzys ten określany jest mianem wielkiego kiperwipera. Natomiast piąte bankructwo Hiszpanii przyszło w trakcie wojny trzydziestoletniej, w którym państwo to brało aktywny udział. Związane było z przeprowadzonymi reformami pierwszego ministra króla Filipa IV, Gaspara Olivaresa, który chciał zreformować skarbowości Hiszpanii. Już podczas panowania Filipa II postępował proceder psucia monety. To za panowania tego władcy w Hiszpanii zaczęto dodawać miedzi do srebrnych monet. Z czasem ukształtował się system monetarny, tak zwany podwójny. Te same nominały miały wyższy kurs, gdy były bite ze srebra, zwane de piata, oraz niższy, jeśli wykonano je z miedzi, zwane de vallon. Wspomniany Olivares postanowił przeciwdziałać temu i chciał uzdrowić pieniądz. W 1626 roku rozkazał zaprzestania bicia gorszej monety de vallon. Równocześnie z tym ogłosił niewypłacalność Hiszpanii i podjął się reformy całego systemu podatkowego. Tak jak to miało w przypadku wcześniejszych bankructw, które uderzyły w Fuggerów, tym razem ofiarami byli Genuańczycy. Olivares postanowił zastąpić włoskich bankierów bankierami pochodzenia żydowskiego z Portugalii, która w tym czasie była złączona unią personalną z Hiszpanią. Aby projekt mógł się powieść, Hiszpania musiała zejść z drogi polityki imperialnej, co jednak przerastało możliwości samego Olivaresa. Dodatkowym ciosem podkopującym całe przedsięwzięcie było przejęcie w 1628 roku przez Holendrów całej Srebrnej Floty, co w efekcie spowodowało załamanie się reformy pierwszego ministra. Jak już wspomniałem wcześniej, flota była narażona na ataki piratów i innych śmiałków szukających szczęścia, ale tym razem po raz pierwszy zdarzyło się, że przepadła cała flota z jej ogromnymi bogactwami, które zapewniały monarchii hiszpańskiej płynność finansową. Upadek włoskich bankierów już dobitnie przyniósł ośrodek finansowy z Włoch do Amsterdamu. Malejące znaczenie Genuańczyków w sektorze finansowym spowodowało ostatecznie upadek targów pieniężnych w Piacenzy. Ostatecznie próba reformy i tym samym wzmocnienie hiszpańskiej waluty zakończyły się fiaskiem i spowodowała w tym kraju kolejny kryzys. W 1630 roku Hiszpanię nawiedziła fala głodu, a w Katalonii pojawiła się również epidemia. Aby tego było mało, przez kraj przetączyła się fala protestów spowodowanych próbą wprowadzenia reform przez samego Olivaresa. Ich głównymi ośrodkami był w latach 1631-1634 kraj Basków oraz sama Portugalia. Wydarzenia na frontach wojny trzydziestoletniej też nie napawały optymizmem. W 1635 roku do wojny przeciw Habsburgom weszła Francja. Taki obrót spraw spowodował, że szanse na wygranie wojny w Niderlandach oraz przeciwko Francji były już niemożliwe. Sytuacja finansowa była wręcz fatalna. 90% dochodów Imperium Hiszpańskiego było przeznaczane na obsługę długu oraz na prowadzenie wojny. Taka sytuacja oznaczała niemal pewne nadejście kolejnej fali bankructw. I tak też się stało niebawem. W 1642 roku Filip IV wznowił emisję gorszego pieniądza de vallon, powodując tym samym, że niebawem z obiegu zniknęły niemal całkowicie srebrne i złote monety. Próby dewaluacji pieniądza ostatecznie doprowadziły do fali trzech kolejnych bankructw, które miały miejsce w 1647, 1652 i 1662 roku. Dopiero ostatnie dziewiąte bankructwo w roku 1680, wywołane reformą zapanowania Karola II, mającą na celu dewaluację de vallon do 75%, przywróciło stabilność. Co prawda chaos związany z tą reformą trwał kilka lat, ale w 1686 roku udało się ustabilizować kurs de vallon do srebra. Gdy Hiszpania uporała się z kryzysem finansowym, to już od wielu lat nie była centrum świata, gdzie ciężar najważniejszych wydarzeń politycznych rozgrywał się już gdzieś indziej. Hiszpania, posiadając tak ogromne zasoby złota i srebra, wpadła w poważne tarapaty. Spowodowały one ogromny kryzys finansowy, o którym wspomniałem wcześniej. Jednak to nie jedyne problemy, z jakim to państwo musiało się borykać. Napływ tak wielkiej ilości kruszców spowodował załamanie się gospodarki. Inflacja trwająca przez cały XVI wiek spowodowała, że produkcja była nieopłacalna, a ceny przez to stulecie wzrosły o 500%. Dzięki temu upadł najważniejszy przemysł Hiszpanii, czyli włókiennictwo, ciągnąc za sobą w otchłań wielkie centra handlu w Medinie del Campo i Burgos. Kolejnym ważnym przemysłem, który upadł, było oczywiście szkutnictwo. Rolnictwo również przestało przynosić zyski. W przeciągu XVI wieku uprawa ziem zmniejszyła się o 1/3. Hiszpania stała się krajem, w którym nic nie opłacało się produkować. Dzięki temu, że Hiszpania mogła wszystko kupić, zaniechała modernizowania własnej gospodarki, przez co kraj przestał się wewnętrznie rozwijać. Podobny mechanizm wystąpił w Polsce, gdzie potężny eksport zboża zapewniał zyski dzisiaj, prowadząc tym samym do zacofania w przyszłości. Oczywiście za taką sytuację nie można winić tylko kruszców, ale wpływ miał na to splot wielu czynników i wydarzeń, co nie zmienia jednak faktu, że to nadpodaż pieniądza spowodowała możliwość prowadzenia nieodpowiedzialnej imperialnej polityki przez władców Hiszpanii, zaślepionych niebotycznymi ilościami złota i srebra, co skutkowało pociągnięciem Hiszpanii w dół. Omawiając sytuację finansową Hiszpanii, widzimy, że same pieniądze szczęścia nie dają, a wręcz odwrotnie, odwracają uwagę od wielu ważnych czynników, czyli silnej wewnętrznej gospodarki. W tym miejscu chciałbym Cię prosić o zostawienie komentarza, łapki w górę i subskrypcji kanału. A jeżeli uważasz, że moje materiały są wartościowe, chciałbym Cię prosić o wsparcie mojej działalności poprzez Patronite albo, jak wolisz, zwykłe postawienie kawy. Ja tymczasem zapraszam Cię do oglądania kolejnych odcinków na moim kanale Andrzej Włusek, Historia poza horyzont. A teraz chciałbym Cię zaprosić do obejrzenia filmu o pierwszym kryzysie spowodowanym drukiem pieniądza bez pokrycia. Kliknij ekran końcowy, a zostaniesz przekierowany do filmu. A ja już się z Tobą żegnam i dziękuję za Twoje wsparcie.